Halo, halo, siemeneczko, z tej strony Habia, w dzisiejszym fascynującym materiale będzie w końcu odcinek po tylu dniach, po tylu miesiącach wyczekiwania, odcinek dotyczący ustawień. Halo, halo, siemeneczko, z tej strony Habia, w dzisiejszym, moi drodzy, niesamowity materiał. Pokażę wam, moi drodzy, ustawienia do stanowa w 2024 roku na moim koncie, moi drodzy. A w dzisiejszym materiale przedstawimy wam przede wszystkim FPS-y, grafikę, ustawienia, moi drodzy, guzików, które aktualnie teraz widzicie, a także, moi drodzy, jak mieć ładniejsze kolory w, oczywiście, Stando 2. Więc, moi drodzy, zostawiacie łapki do góry, jeśli chcecie być lepsi, jeśli, moi drodzy, ten odcinek wam się przyda, moi drodzy, bo ja tak naprawdę uważam, że takie poradniki powinny być, oczywiście, dla nowych albo słabszych graczy, oczywiście, codziennością. Więc zostawcie, moi drodzy, łapkę pod tym, oczywiście, materiałem, żeby go nie zgubić, żeby do niego wracać i, oczywiście, cały czas iść do przodu. A ja, moi drodzy, zapraszam was do tego filmu. Moi kochani, najpierw sobie przejdziemy oczywiście od grafiki, przechodząc poprzez poszczególne punkty tego odcinka. Będziemy, moi drodzy, cały czas iść do przodu i będziemy, moi drodzy, odkrywać kolejne tajniki Stando 2. Słuchajcie, moi drodzy, jak często jest tak, że goście was zabijają, a wy po prostu macie słabe FPS-y, nawet nie jesteście w stanie zareagować na to, co się dzieje? Mam, moi drodzy, dla was chyba jakąś recepturę na ten oczywiście problem. Słuchajcie, często jest tak, moi drodzy, że wy jako gracze, no, chcecie mieć ustawienia tak jak Habi teraz. Chcecie, moi drodzy, żeby wam gierka śmigała na Nokii 3310, moi drodzy, jak tylko się da, oczywiście na ustawieniach najwyższych gierce. Ale, moi drodzy, słuchajcie, no wy, moi drodzy, nie macie tak aż dobrego sprzętu. Oczywiście mówię to do graczy, którzy gdzieś tam mają po 30, 40, no 50 FPS-ów, moi drodzy, jak macie na słabszych urządzeniach, to jest chyba max. Na taki Samsung, moi drodzy, 2010, no to chyba już tak, moi drodzy, tych FPS-ów nie usiągnie. Dlatego, moi drodzy, dla takich graczy jak wy, moi drodzy, mamy oczywiście przepis, repertuar, moi drodzy, jak to zrobić. Słuchajcie, najważniejsze jest to, moi drodzy, żeby oczywiście grało się wam naprawdę dobrze. I jak to, moi drodzy, zrobić? Słuchajcie, na sam początek, jak macie włączone teraz, na przykład tak jak ja, widok zabitych postaci, wyłączcie to, moi drodzy, zlikwidujcie. Dlaczego, moi drodzy? Ze względu dwa, może trzy proste przykłady. Po pierwsze, bardzo często wam się będzie mylić, moi drodzy, to, czy osoba dana jeszcze jest tam, czy, moi drodzy, po prostu to leży tak naprawdę pozostałości po tej osobie i często, moi drodzy, możecie oddawać strzały w kierunku tej osoby, co, moi drodzy, może, no, zdradzić waszą, oczywiście, pozycję na mapie. Dwa, moi drodzy, bardzo wielki spadek FPS-ów, co uniemożliwia wam, moi drodzy, dobre granie, oczywiście, awans do wyższej rangi. No i po trzecie, moi drodzy, to tak w sumie mi się wydaje, że po prostu jest to nawet i bezużyteczne. Dlaczego, moi drodzy? Przede wszystkim dlatego, tak jak już w pierwszym punkcie powiedziałem, moi drodzy, może wam się to mylić. Więc słuchajcie, wyłączamy tą opcję, tak jak na przykład teraz Habi. No i słuchajcie, moi drodzy, następnie, moi drodzy, mamy filtrowanie i anti-aliasing. Słuchajcie, czy to jest wam potrzebne, moi drodzy? Czy te krawędzie mają być zaokrąglone? Słuchajcie, ja mogę dać tutaj taki lekki przykład. Słuchajcie, no dajmy... No nie wiem, dajmy tutaj jakiś o tutaj, o, może to, tak mi się wydaje, że to będzie dobrą opcją. I słuchajcie, my sobie to wyłączymy, czy to jest nam potrzebne, moi drodzy, żeby być super? No nie, moi drodzy, słuchajcie, no nie, no tutaj, moi drodzy, już widzicie, że ta beczka trochę się różni, a takie, no, marginesowe, moi drodzy, szczegóły, tak naprawdę lepiej odstawić gdzieś tam na bok i po prostu się tym nie przejmować, moi kochani. Słuchajcie, no zresztą wiele się tak naprawdę nie zmienia, jak to, moi drodzy, wygładzenie i tak dalej tych tekstur. Moi drodzy, to się zbytnio nie zmienia, ale, moi drodzy, zmieni się na pewno wasza wydajność sprzętu, a to jest olbrzymi punkt do tego, abyście awansowali, moi drodzy. I słuchajcie, oglądajcie dalej, bo jeśli chcecie, moi drodzy, być lepsi, jeśli chcecie, żeby wasze ustawienia były, moi drodzy, o niebo lepsze, zostawcie lajka i suba z dzwonkiem, bo na pewno, moi drodzy, to mi pomoże w rozwoju i nie ukrywam, moi drodzy, że jeszcze będziecie wracać latami do tego filmu, będziecie sobie myśleć, kurczę, ale ten Habi gdzieś tam miał nosa do tego wszystkiego. Lecimy dalej, moi drodzy. Słuchajcie, mamy już takie mocne ustawienia ogólne, jeśli chodzi o sprzęt. Słuchajcie, wy na Androidach, chyba też na Huawei, macie jeszcze taką dodatkową jedną opcję, czyli chyba rozdzielczość ekranu. Coś takiego, moi drodzy, ja nie pamiętam, więc no wybaczcie mi, moi drodzy, nie mam tego przed oczami, ponieważ mam iOS-a. No cóż, moi drodzy, czasami tak się też i zdarza. I tam, moi drodzy, macie cztery chyba też takie tutaj oczywiście bardzo możliwe poziomy, wysokie, średnie, niskie, bardzo niskie. Moi drodzy, jeśli macie słaby sprzęt, dajcie sobie na średnie.
tak naprawdę dajcie sobie na średnie, jeśli chcecie grać w fajnej jakości, grać, dajcie na średnie, na pewno FPS wam się, moi drodzy, zwiększą. Ale jeśli nie chcecie, moi drodzy, tracić jakości, oczywiście grania i tak dalej, to, moi drodzy, słuchajcie i oglądajcie ten materiał do końca. Moi drodzy, przechodzimy do cieniowania. Słuchajcie, cieniowanie, zobaczcie, moi drodzy, mamy tutaj oczywiście piękny M9 Bayonet. Czy to jest, moi drodzy, ważne, żeby on dobrze wyglądał w łapie? No, dla niektórych tak, ale dla większości liczy się ten rezultat, wynik. A wynik, moi drodzy, robi się poprzez detale. Wchodzimy, ustawienia graficzne, wyłączamy cieniowanie. Jak on teraz wygląda? No słuchajcie, moi drodzy, no już nie wygląda tak pięknie, nie błyszy się, moi drodzy. Następnie, moi drodzy, przechodzimy do tekstur. Słuchajcie, tekstury dajmy sobie na niskie, jak to wygląda. Może nie pięknie, moi drodzy, ale na pewno tutaj wielki luz, moi drodzy, i oczywiście wielka płynność. To jest, moi drodzy, taka cecha tych tekstur, że tak naprawdę jest to niezastąpione. Więc jeśli chcecie grać na wysokiej rozdzielczości, dajcie sobie te teksturki, no tak minimum, moi drodzy, na niskie. Już, moi drodzy, lepiej wygląda, jak pewnie widzicie, nie wygląda aż tak brzydko. W sumie te wszystkie gdzieś tam oczywiście... Te detale tak naprawdę może się zgadzają, ale to nie jest, moi drodzy, jakoś tak najważniejsze. Następnie szczegóły modeli. Moi drodzy, wyłączcie. Po co macie mieć to na wysokie? Ja, moi drodzy, zawsze mam wszystko na wysokie, ale ja, moi kochani, zawsze mam to oczywiście pod nagrywki, pod YouTube'a, ponieważ dla mnie, jak zawsze, jakość materiałów jest oczywiście najważniejsza. Albo czasami też, moi drodzy, po prostu włączam efekty i modele. Słuchajcie, co do efektów, moi drodzy, wyłączcie. Automatycznie out. Po co wam to potrzebne? Słuchajcie, jeśli chcecie mieć fajny dym z, nie wiem, koktajlu Molotowa, nie miejcie. Po prostu, moi drodzy, nie miejcie. To wam zżera FPS-y. Miejcie, wasz telefon będzie się grzał jak normalnie Polak w Hiszpanii w lato, w sandałach i klapkach. No, więc tak naprawdę się nie opłaca tego mieć. Więc, moi drodzy, wyłączamy tutaj. To mamy na niskie. I tak naprawdę, moi drodzy, rozgrywka wygląda jak wygląda, ale za to macie naprawdę bardzo dobre FPS-y i na pewno te FPS-y wam nie będą spadać. A co, moi drodzy, do oczywiście grafiki, przejdźmy teraz, jak zrobić, moi drodzy, fajne kolorki w oczywiście standoffie. A my, moi drodzy, jak mówiłem, wchodzimy oczywiście w ustawienia naszego drogiego urządzenia. Ja, moi drodzy, zrobię na urządzeniu z systemem iOS, ale wy, moi drodzy, musicie to poszukać u siebie na Androidzie, bądź też, moi drodzy, na Huawei'u. Ekran, moi drodzy, i tutaj tak naprawdę zjeżdżamy sobie na sam dół, moi drodzy, i wchodzimy w ustawienia, które będą się tutaj nazywać oczywiście ustawieniami, które będą powodować to, że nasza gra będzie wyglądać, moi drodzy, lepiej. I to są oczywiście filtry barwne, moi drodzy, wchodzimy w to. Wchodzimy, moi drodzy, wy, oczywiście tutaj mamy wiele, wiele, wiele niesamowitych, fajnych rzeczy. Ja, moi drodzy, zwiększyłem kontrast, żeby oczywiście lepiej widzieć rywali, także żeby mi się lepiej osobiście grało. Następnie, moi drodzy, wszedłem, tutaj wszystko mam włączone, jak pewnie widzicie, wszedłem, moi drodzy, w filtry barwne i, moi drodzy, jak pewnie widzicie, intensywność, moi drodzy, jest oczywiście u mnie na najwyższym poziomie. Dlaczego, moi drodzy? Ze względu na to, bynajmniej, moi drodzy, żeby mi się przyjemnie grało, żeby wam odcineczki bardzo się oczywiście podobały i też, moi drodzy, najważniejsze, żeby oczywiście chronić oczy, co oczywiście wieczorami, a także i w takich późnych godzinach jest, moi drodzy, naprawdę bardzo, bardzo ważne. Na Androidzie pewnie, moi drodzy, będziecie mieć to w oczywiście podobnym stylu. Ja, moi kochani, gdy jeszcze grałem na Androidzie, to włączałem sobie na przykład tryb do czytania, czyli oczywiście taki ekran się robił, tak można powiedzieć, żółty, pomarańczowy i oczywiście wtedy naprawdę się fajnie grało. Ale wam, moi drodzy, oczywiście radzę, żebyście sobie tutaj znaleźli tą opcję, a my wracamy do odcinka. I jesteśmy, moi drodzy, w kolejnym punkcie, oczywiście gra. Co tutaj nie gra i co tutaj trzeba zmienić? Wy, moi drodzy, na początku swojej przygody z tytułem Standoff 2 na pewno będziecie mieć to na standardowy, to, moi drodzy, włączone, to oczywiście włączone, to wyłączone i tak to, moi drodzy, będzie wyglądać. Ale to jest wielki błąd. Dlaczego, moi drodzy? Już wam oczywiście tłumaczę. Zawsze, moi drodzy, gdy macie broń, słuchajcie, macie broń taką. Wyobrażamy sobie, że dajmy sobie, no nie wiem, kurczę, mam tak jakby zbyt małą broń. Weźmiemy sobie może, moi drodzy, jakąś krowę, bo ona jest naprawdę spora w naszych rękach. No i zobaczcie, moi drodzy, taki gigant. Czy wam to nie zasłania 1/4 ekranu 25%? No wydaje mi się, że tak. Słuchajcie, idziecie tutaj tak. O tak idziecie. No dobrze, o tutaj, o. Idziecie tak, moi drodzy, wcelowani tam. I zobaczcie, że luneta tego
oczywiście czegoś Wam zasłania diametralnie wejście od domku. A patrzcie to, macie Glocka i też, moi drodzy, jest ciężko. Ale najważniejsze, moi drodzy, jest to, w sumie wezmę na tą broń, to Wam, moi drodzy, bardziej to pokażę. Zobaczcie, patrzcie, to jest teraz tak, wchodzimy w ustawienia, cyk, klasyczny, wchodzimy i patrzcie, moi drodzy. Dalej zasłania, ale to, moi drodzy, już jest oczywiście mniejsze pole tak naprawdę, ze względu na to, że, moi drodzy, to jest ustawienie klasyczne, czyli takie, jak było na początku gry Stanu 2. A że ja, moi drodzy, jestem starym wyjadaczem, ponieważ jestem jednym z tak naprawdę pierwszych Polaków, którzy grali w Stanu 2, więc ja, moi drodzy, znam tą grę jak własną kieszeń. I, moi drodzy, dlatego Wam takie poradniki też mogę gdzieś tam dawać. Następnie, moi drodzy, tutaj oczywiście widoczność HUD-u, HUD-u musimy dać na widoczny, reszta, moi drodzy, jest pod jakieś tam highlightsy. Następnie, moi drodzy, użyj podniesionej broni. Dlaczego, moi drodzy, tego nie robimy? Już Wam tłumaczę. Słuchajcie, to jest banalnie proste. Słuchajcie, my sobie tutaj weźmiemy tą oczywiście brońkę. Wyobraźmy sobie, że ta broń tutaj leży. Dajmy, że leży tutaj. O, to jest idealne, moi drodzy, gdzieś tam, wiecie, miejsce. Słuchajcie, jesteście w klaczu 1 na 1. Wiecie, że gościu gdzieś tutaj stoi. Ta broń, wyobraźmy sobie, ma 0 amunicji. Wasz Glock ma, dajmy, że... Dobra, ja tutaj mam nieskończoność. Dajmy, że ma 20 ammo. A wy, moi drodzy, podchodzicie na cicho. Czy mam to włączone, żeby oczywiście tutaj Wam pokazać? Tak, mam to włączone. Patrzcie, broń ma 0 ammo. Wyjdziecie, patrzycie. Pamiętajcie, że, moi drodzy, tak jakby jak podnosicie broń, to słychać, moi drodzy, to podnoszenie broń. Podchodzicie na spokojnie. I Wam się podnosi broń. Gościu strzela, jak podnosicie normalnie tą M60, a Wy nie macie ammo, strzelacie. Ale, moi drodzy, czym tu strzelać do rywala? No i właśnie, od tego, moi drodzy, tak naprawdę jest ta opcja, żeby ją po prostu od razu wyłączyć. Włączamy sobie licznik FPS-ów oraz stan baterii, ponieważ chcemy wiedzieć, moi drodzy, jak tam wyglądają nasze FPS-y, a także ich stan baterii. A następnie, moi drodzy, powiadomienia z gry wyłączamy, ponieważ to jest kolejny tak naprawdę zastrzyk obniżenia Waszych FPS-ów w Standoff 2. Przechodzimy do sterowania. Bardzo ważna sprawa. Jak pewnie wiecie, od pewnego czasu już w Standoffie tak naprawdę to sterowanie nam się lekko uprościło. Już nie mamy tak wielu opcji, jak mieliśmy bynajmniej rok temu, w 2023. A, moi drodzy, tutaj, jak pewnie, moi drodzy, pamiętacie, rok temu mówiłem, że też Wam, moi drodzy, nagram taki materiał, tyle że, moi drodzy, pewnie ustawienia się będą różnić. No i oczywiście się różnią, moi drodzy. Czułość jest na 3.05, czułość sterownika 3.05 i oczywiście przyspieszenie 0.02. Ale słuchajcie, ja Wam to jeszcze pokażę mniej więcej, jak to wygląda, moi drodzy, w praktyce, żebyście, moi drodzy, mieli świadomość. Patrzcie, mam tą czułość, którą mam. Widzicie? Taka jest czułość, prawda? Ale jeśli Wy będziecie mieć inną czułość na celowniku niż, moi drodzy, na tak naprawdę zwykłym użytkowaniu broni, to tutaj, moi drodzy, będzie bardzo ciężko. Dlaczego? Słuchajcie, dajmy sobie, moi drodzy, 8. Habi jest kotem, daje sobie 8 oczywiście czułości. I ma, patrzcie, tutaj jest wszystko ok, nie? Bardzo małe ruchy palcami, widzicie? Ale dajmy, włączam celownik i patrzcie, jak normalnie wszystko lata. Naprawdę. Dlatego, moi drodzy, nie warto robić różnic pomiędzy jednym celownikiem a drugim. Tutaj znowu pisujemy 3.05 i jesteśmy, moi drodzy, zadowoleni z rozgrywki. Przyspieszenie, moi drodzy, zazwyczaj dajemy na większych urządzeniach, może też na telefonach, bardzo mały, względu na to, żeby tak naprawdę przyspieszenie w standoffie równa się takim trochę DPI w myszce. Więc, moi drodzy, im niższe, tym lepsze, moi drodzy, ale oczywiście też trzeba pamiętać, że nie w każdym urządzeniu, nie w każdym telefonie. Przechodzimy oczywiście do celownika, bo zobaczcie, moi drodzy, kolor jest to 95FF00FF. Lekko, moi drodzy, się różni od tego, co miałem rok temu, ale, moi drodzy, tutaj celownik też się nieco zmienił. Słuchajcie, wielkość punktu dajemy na 0, ponieważ nie gramy na kropce. Linie, moi drodzy, mamy włączone. Celownik statyczny, jeśli chcecie mieć taki jak Habi. A, moi drodzy, Habi ma naprawdę mocny. Jak widzicie, moi drodzy, grubość linii, długość linii, odległość i, moi drodzy, celownik dzięki temu prezentuje się właśnie w taki sposób. Uważam, moi drodzy, że to jeden z lepszych celowników Stanu 2. Mały, zgrabny, moi drodzy, wszystko elegancko tutaj można ustrzelić. Główka, nie główka, moi drodzy, gdy enemy wchodzi, tak naprawdę mamy już idealnie wycelowane, oczywiście naszym fajnym celownikiem, na głowę rywala. I, moi drodzy, na daleko, a także na blisko, bardzo fajnie się, moi drodzy, spisuje. Ja ogólnie polecam. Lecimy dalej, moi drodzy, nie używam żyroskopu. Dlaczego, moi drodzy? Wygląda to bynajmniej, że nie potrafię na nim grać. Po prostu. Uważam, że jest to opcja niepotrzebna. Oczywiście niektórym się fajnie gra, ale zazwyczaj, moi drodzy, tam gdzieś ten, oczywiście,
ta czułość po prostu się rusza. Na przykład jak ja widziałem u wielu graczy, na przykład na Elicie, na Legendzie, w sumie nie na Legendzie, bo na Legendzie chyba nikt nie ma tak naprawdę włączonego żyroskopu, ale na tych takich niższych rangach tam niektórzy mieli i właśnie tak bardzo im się trząsł ten, można powiedzieć, że celownik i to już później nie wyglądało dobrze. Ale teraz przechodzimy do tego, co tygryski lubią najbardziej, czyli oczywiście ustawienia Habiego, nawet co podpisałem, bardzo fajnie, żebyście wiedzieli, że tutaj moi drodzy, a wy moi drodzy możecie zostawić siuba, jak normalnie ostatnio Ronaldo na YouTubie. Jak pewnie widzicie moi drodzy, tutaj zbyt dużo nie ma, ale jest za to konkretnie. Słuchajcie, po prawej stronie klasycznie jest oczywiście nasz trójkącik, czyli skok, kucanie, a także i oczywiście celowanie i na górze moi drodzy zmiana broni, na dole zmiana na granat. Dlaczego moi drodzy tak ustawiłem? Ponieważ tym palcem oczywiście sobie tutaj mogę pozmieniać, cyk, mam cztery jakby warianty do wybrania, a moi drodzy po mojej lewej stronie mam oczywiście tym palcem, też moi drodzy wskazującym, mam raz, dwa, trzy, cztery, no cztery też warianty do wybrania, oczywiście mam to rozłożone równomiernie, dlatego moi drodzy, że iPad daje taką możliwość, taką opcję komfortowego grania, moi drodzy, na naprawdę komfortowych warunkach. No i moi drodzy, słuchajcie, jak mamy ten oczywiście tutaj ten nasz joystick, dajemy na stały. Dlaczego? Dlatego, moi drodzy, żeby wasza pamięć mięśniowa się oczywiście przyzwyczaiła. Możemy sobie grać, moi drodzy, do prawej, do lewej, jak tylko chcecie. Oczywiście to wszystko zależy od waszych, można powiedzieć, przyzwyczajeń tak naprawdę. No bo co tutaj więcej mówić, moi drodzy. Mamy po lewej stronie mapkę, oczywiście tutaj nie zmieniam mapki. Jak widzicie, jest wielkość, skala 24. Przezroczystość 100, ze względu na to, moi drodzy, że po prostu chcemy, żeby to fajnie wyglądało. A także, moi drodzy, jest to po lewej stronie, ze względu na to, że na przykład po prawej byłoby mi naprawdę bardzo ciężko zobaczyć, co tam, moi drodzy, w trawie piszczy, bo, moi drodzy, słuchajcie, jak gracie już kilka mocnych lat standoffa, to jednak jesteście przyzwyczajeni do tego, żeby patrzeć ten lewy górny róg. No właśnie, moi drodzy, lewy górny róg. No i tutaj tak naprawdę, moi drodzy, no co, mamy po lewej stronie jeszcze opcję kupowania, mamy, moi drodzy, oczywiście czat, voice chat, który oczywiście jeszcze niedawno był nieobecny w gierce, niedawno, moi drodzy, powrócił, no i, moi drodzy, mamy po prawej na dole oczywiście tutaj naboje, ile oczywiście jest ich w naszym magazynku. Uważam, moi drodzy, że ustawienia są naprawdę bardzo dobrze, a szczególnie ten oczywiście przycisk defujący, ponieważ gdy na przykład podchodzicie do defowania, to, moi drodzy, defujecie, ktoś wam wychyla na przykład zapartów i zawsze możecie sobie go tam gdzieś bardzo szybko oczywiście zabić. Przeskakując, moi drodzy, tak naprawdę palcem o, no w sumie nie wiem, centymetr, tak naprawdę pół centymetra i już macie oczywiście palca na strzelaniu. To jest naprawdę fajna opcja, ja zawsze, moi drodzy, gdzieś tam z niej korzystałem i uważam tak szczerze, że tutaj oczywiście jest to naprawdę fajne. A ja wam, moi kochani, bardzo dziękuję za ten odcinek. Mam nadzieję, że czegoś się dowiedzieliście, jeśli wam się spodobał materiał i po prostu uznaliście go za wartościowy, że warto go obejrzeć, ponieważ no jednak gdzieś to jakaś wartość jest, no to, moi kochani, zostawcie łapkę w górę i po prostu pokażcie może innym kolegom i zostawcie komentarz, czy ten film naprawdę wam aż tak pomógł. Ja bardzo dziękuję, trzymajcie się tutaj, moi drodzy, na sandzie. Ja zostaję prawdziwym sandziarzem, a wam, moi kochani, życzę miłego dzięka. Trzymajcie się, hejka!